Cześć Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać trochę o minimalizmie w dalszym ciągu, jak żeby inaczej, ale o tym, jak minimalizm mnie wyleczył. I dla wielu ludzi myślę, że wydaje się to trochę abstrakcyjne, bo jak pozbywanie się rzeczy, które przeważnie sprawiają ludziom radość, można się z czegoś wyleczyć, ale tak to jest prawda. I kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z minimalizmem, ja bardzo chciałam zmian. Byłam jeszcze w takim okresie mojego życia, gdzie nie czułam się dobrze, nie czułam się ze sobą dobrze i nie czułam się dobrze ze swoim życiem. I postanowiłam, że nie będę już więcej takich uciekać. Wróciłam właśnie z Hiszpanii i spróbowałam tego minimalizmu. I na początku było to takie łagodne, żeby właśnie głównie zrobić porządek w ubraniach i może nie tyle w ubraniach, nie chciałam zminimalizować tych ubrań aż tak, ale chciałam zrobić w nich porządek, chciałam zrobić porządek w kosmetykach. I miałam po prostu bardzo dużo rzeczy takich ze szkoły i jeszcze nawet z podstawówki, bo no i pochodzę z rodziny chomików po prostu, tak jak większość pewnie z Was. I doszłam do wniosku, że może spróbuję się od tego odciąć i odciążyć. I minimalizm wydawał mi się czymś bardzo trudnym jeszcze wtedy do osiągnięcia i ci ludzie, ci minimaliści niby coś tam dobrze mówili i niby się z nimi zgadzałam, ale tak wypierałam się tego, nie chciałam nigdy być tak jak jedna z tych osób i myślałam, że będzie to tylko tak troszeczkę, tak, żeby tak liznąć z tego minimalizmu i zostawić to później, ale właśnie im dalej się w to zagłębiałam, tym większą radość mi to sprawiało i tym bardziej taka wolna się czułam. I ja wiem, że to jest różnie z ludźmi. Niektórzy po prostu potrzebują tych rzeczy przez życie, jakie wiodą, i to nie jest tak, że właśnie, nawiązując do mojego filmiku o ekstremalnym minimalizmie, że wszyscy będą najszczęśliwsi, kiedy zminimalizują tą ilość rzeczy do tylu, żeby zmieścić się, nie wiem, w 40-litrowym plecaku i to wszystko. To nie działa w ten sposób. Musimy dostosować to do swojego życia. Ale ja właśnie zauważyłam, że ten minimalizm sprawia mi wielką radochę i odciąga mnie od tych problemów, od tego, co sprawiało mi przykrość. I bardzo się tym zatraciłam, bardzo dużo filmików obejrzałam, przeczytałam książki, obejrzałam parę dokumentów i naprawdę to, jak ludzie się zmieniali, jak ich mentalność się zmieniała po tym, jak przeszli właśnie na ten minimalizm, sprawił, że ja mu zaufałam i nie żałuję. I właśnie teraz zrobiłam sobie tak jakby miejsce, ja to tak lubię tłumaczyć, że zrobiłam sobie miejsce na inne doznania, tak jakby, na które nie miałam miejsca w przeszłości, bo może to nie ma nic wspólnego jedno z drugim, ale kiedy oderwałam się od tych rzeczy, ja nadal rzeczy lubię, tak, no bo no, nie wiem, inaczej byłabym w worku, nie malowała się i w ogóle chodziła boso, ale ja dalej rzeczy lubię, ale nie stawiam ich aż tak wysoko, jak większość ludzi w tych czasach właśnie stawia. I ja chcę ładnie wyglądać, chcę mieć fajne rzeczy, chcę mieć dobre jakościowo rzeczy, ale wiem, że
to nie jest najważniejsze teraz w życiu i to relacje z ludźmi są najważniejsze, jakieś doznania, podróże w moim przypadku nie muszą być to w waszym, bo podróżowanie bardzo kojarzy się z minimalizmem, ale to nie musi być, nie musicie podążyć tą drogą właśnie, możecie zminimalizować te rzeczy do punktu, który będzie wam najbardziej pasował, to znaczy, tak jak już mówiłam, minimalizm jest dla każdego i możecie go sobie rozumieć tak, jak wam jest dobrze i to chodzi o to, żeby pozbyć się tego, czego nie potrzebujecie. To nie chodzi o to, żeby mieć dwie pary majtek i musieć je prać codziennie i martwić się, czy one wyschną na następny dzień do naszej pracy. To nie o to chodzi. Chodzi o to głównie mentalnie, żebyśmy zrozumieli, że coś jest więcej niż te rzeczy, które nas otaczają. Ludzie naprawdę mogą się ze mnie śmiać, czy z innych minimalistów i nie muszą mnie rozumieć, ale w pewnym stopniu cieszę się, że kiedy ktoś właśnie mówi mi, że no ja oszalałam, albo trochę wyśmiewa ten minimalizm, ja sobie myślę, jak dobrze, że i ja ten minimalizm znalazłam i jak dobrze, że ja się na niego otworzyłam i że nie posłuchałam nikogo innego, osób, które mówiły mi, że to jest szaleństwo, że wyrzucanie wszystkiego jest no złe, jest po prostu złe i nie można tak robić. I ja tych osób nie posłuchałam i jak teraz być może uchodzę za dziwaczkę, wiele osób tak myśli zapewne, którzy mnie znają trochę bardziej i wiedzą więcej jeszcze o moich innych takich dziwactwach, ale ja się bardzo cieszę, że jestem taka, jaka jestem i cieszę się, że właśnie przeszłam tą drogę minimalizmu, weganizmu i teraz czuję się po prostu lepiej sama ze sobą i chcę po prostu bardziej poświęcić się czemuś wyższemu niż tylko tym rzeczom, które nas otaczają. I często jest tak, że ludzie tylko wymawiają sobie, że posiadanie rzeczy ich nie ogranicza, że to jest coś, co ułatwia im życie, ale według mnie to są tylko takie wymówki, bo kiedy na przykład spaliłby wam się dom i stracilibyście wszystkie rzeczy. Ja jeszcze 2 lata temu byłabym załamana i w ogóle no nie mogłabym się pozbierać przez to, że straciłam, nie wiem, moje ulubione pluszaki, moje książki, moje kosmetyki. Boże, jakbym straciła moją kolekcję makijażu, byłabym załamana. A teraz tak sobie właśnie myślę, że jeśli wszyscy, którzy są dla mnie bliscy, byliby bezpieczni, a straciłabym wszystko inne, to nie przejęłabym się. Naprawdę. I może na początku byłoby ciężko mi to odbudować, bo no nie stać mnie na to, tak? Ale nawet to byłoby takie oczyszczenie, że zaczęłabym wszystko od nowa i może tęskniłabym za zdjęciami, które mam z Grecji i się ich nie pozbędę, ale te wspomnienia są we mnie i ja je mam w sobie i nie potrzebuję zdjęć, żeby sobie o nich przypomnieć i żeby przypomnieć sobie, jakie miejsce w moim życiu ma na przykład Grecja. Może to za duże słowo, bo nie przyczynił się do tego tylko minimalizm, ale minimalizm jednak miał duży udział w mojej walce, może nie chcę powiedzieć z depresją, nigdy nie miałam zdiagnozowanej jakiejś choroby, tak? Ale naprawdę w przeszłości przeszłam no ciężkie chwile i mało osób o tym wie i no tak, no teraz mówię o tym w internecie, bo teraz mi już nie zależy na tym i jak się ktoś dowie, ktoś kto mnie zna, to nic, no to jest przeszłość i mnie to nie obejdzie, że ktoś się o tym dowie,
ale no wtedy nie chciałam, żeby ktoś o tym wiedział, tak. I to właśnie minimalizm i te wszystkie rzeczy, które pojawiły się na mojej drodze, otworzyły mi oczy na to, że jest coś w tym życiu więcej niż tylko nasza przyjemność, taka bardzo płytka. I ważne jest to, żeby się rozwijać, żeby pomagać innym, żeby być dobrym człowiekiem i nigdy nie będziemy idealni. To musimy sobie wybić z głowy i będziemy popełniać błędy, ale osoby, które nas kochają i które są dla nas ważne, na pewno nam wybaczą. Jeśli nie, no to takie jest życie po prostu, że relacje też się z ludźmi zmieniają i naprawdę ja zawdzięczam tej zmianie, bo od właśnie minimalizmu wszystko się zaczęło i minimalizm właśnie pociągnął później całą resztę rzeczy, ale to właśnie był pierwszy krok do polepszenia mojego życia i naprawdę ja widzę ogromną różnicę, jak ja się czuję sama ze sobą i jak ja się czuję w tym życiu. I to nie chodzi może tak bardzo o przedmioty. Można mieć dużo przedmiotów, a skupić się właśnie na tym, co jest najważniejsze, ale no przeważnie te rzeczy nam w tym przeszkadzają, bo ten konsumpcjonizm teraz jest tak bardzo rozwinięty, że chcą zrobić z nas roboty po prostu. I my nie możemy się temu udać, bo przygramy swoje własne życie i nie będziemy szczęśliwi, a mamy je tylko jedno i musimy robić to, co nam sprawia radość i musimy robić to, co kochamy, niezależnie od tego, co inni ludzie, nieważne czy obcy, czy bliscy nam mówią. Więc tyle, mam nadzieję, że to był krótki film, nie taki jak zawsze, bo to miało być takie po prostu podsumowanie, takie podzielenie się z Wami moimi przemyśleniami na temat minimalizmu i na temat tego, jak moje życie się zmieniło i jak Wasze życie może się zmienić i że nie musicie słuchać tego, co mówią ludzie, jak ten minimalizm na przykład wygląda i jak powinno wyglądać Wasze życie. To Wy musicie sobie je dostosować do swoich potrzeb i nie bać się po prostu być sobą. Ludzie zawsze będą gadać i nie podpasujecie nigdy całemu światu. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że jesteście źli, wredni i wszystko. Ale najważniejsze jest to, żebyście Wy mieli to czyste sumienie i byli szczęśliwi. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych. I mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Pa!